kraj. Odzyskamy naszą ojczyznę. A wraz z nią nasze dziedzictwo. Witam serdecznie w rozgrywce Gamma, Gam kontra reszta świata. Gam mierzy się z graczami z całego świata, a to będą jego mecze. Ten mecz obejrzymy dwóch zergów. Gam del Diablo niebieski i czerwony No Friend. Gam miał zawsze krótki nick Gama. Ostatnimi czasy jakoś tak sobie przedłużył na Gam del Diablo. I przy tym się upiera, więc niech mu tak będzie. Jest to zawodnik, który gra już ładnych parę lat. Jeszcze od czasów StarCrafta pierwszego. Przez wszystkie kolejne mody, dodatki, rozszerzenia. I do Wojda. Start w Zegach, no niestety jest podobny. No tyle, że o parę sekund widać, No Friend zaczął wcześniej ekspansję. Produkcja wygląda podobnie. Więcej buduje. Szybciej buduje proby No Friend jak na razie. Ale Gam za to stawia pierwszy nieckę. Będzie miał pierwszy Lingi. Zobaczymy jak pójdzie dalej. W podobny sposób wysyłają Overlorda, Gam bardziej szeroko. Chcę sprawdzić, czy przeciwnik nie stawia ukrytej bazy. Co raczej nie robią dobrzy gracze, bo przecież muszą ją bronić, ale... No, zobaczmy. Niecka jest gotowa. W tej chwili obaj robią moving. Niemalże w tym samym czasie. Widzimy jak Gam się rozgląda i co widzi. Powinien widzieć już tutaj. Powinien widzieć, że przebiegły psy, czyli Lingi, ale już ma sam własnych. Kilka. Czterech do. Biega tutaj, no znaczy nie zawalczy. Nie zawalczy. Wysłał dwa niepotrzebnie i stracił No Friend. Gam wycofał. Wycofał i broni w okolicach królowej. Lekka przewaga, królowa zmieni tutaj tą rozgrywkę całkowicie. Tak, oczywiście, no pogonił. Pogonił, poniósł straty dotkliwe. Oba overlordy jakby na styku. Stoją w tym samym miejscu. Gam widział będzie, co wybiega z bazy. Właśnie, dokładnie widzi. A ten znowu widzi, czy coś nie nadbiega. No, mamy tu spotkanie pod spodem. Już są Bejny. No nie za szczęśliwie tymi Bejnami się rozbiegł. Miał szansę No Friend. Miał szansę, zmarnował ją. No i po zawodach niestety straciliśmy tutaj. Straciliśmy tu parę probów. Biegną. Lingi biegną, pędzą Lingi. Gam już wie, że będzie push. Nie odpuszcza No Friend. C
chce tu zdominować mapę, przynajmniej jak na razie mu się to udaje, ma środkową część, nie? Jest w ofensywie, Gam po prostu buduje apy w tym czasie. Lufint jedzie cały czas na Golasa, zrobił tylko Bejny. Obaj mają Bejny, ale Gam ma przewagę i już robi apy. Już robi apy i te apy mogą zdecydować w ogóle o tej rozgrywce, bowiem przeciwnik nie robi niczego. Zajął się, skupił się na walce, pozostawił bazę. To jest błąd. Błąd, który Nofienda może kosztować klęskę. Skupił się tylko na walce. Wdosył Avoyo. Nic nie robi. Widać to po zasobach gazu wszystkiego. Gamma więcej. Nie pozostawia szans. Na razie skupia się na obronie, ale to jest słuszna decyzja w tej chwili, bowiem na dłuższą metę musi to dać swoje. Ekonomia nie lubi pustki, nie pozwoli na zaniedbania. Każde zaniedbanie w dłuższym etapie gry się nie opłaca. Nie opłaca się na dłuższą metę i to zaraz będziemy widzieli. Widzimy, jak spadło. Rosną minerały już u Nofrinda, ale buduje w tym czasie Gam. Rozwija technologię, ma już apy. Boże, Nofrind w ogóle nic absolutnie nie robi, oprócz etapu ataku jest do tyłu, to jest po prostu i robi Bejny. Bejny, które przecież nie zakończą tej gry, już powinien się rozwijać. On za bardzo się skupia na prowadzeniu wojsk i traci efekt rozwoju w ogóle, zupełnie, absolutnie. To fakt, że Gam mu tu wyciął mu po prostu, zablokował mu produkcję na tym jednym neksie, ale... Pogonił królową Overlorda, worek, jak to mówimy. Tak jest. Karakany już są i będzie zaraz, moim zdaniem, wjazd na bazę. To po prostu zapłaci za to zaniedbanie Nofrind. Absolutnie nic nie robi. To jest chyba jego taki styl. On chyba tylko w ten sposób walczy, że albo wygra w początkowej fazie i dopiero się rozwija, albo przegra. I tu już przegrał, moim zdaniem. Przegrał zdecydowanie, dlatego że nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Żadnego rozwoju Gam. Sukcesywnie rozwija się jednocześnie. Optymalnie budując Wojo, tak? Sprawa karakany załatwią po prostu sprawę tutaj do końca. Chyba, żeby coś tu wymyślił Nofrind, ale nie widzę. Nie widzę, więc w takim razie będzie to klęska tego gracza. No i o to chodzi w dwa ognie. I o to chodzi. Tak, jest złapany w kleszcze. Nofrind nie ma tutaj pomysłu na tą grę. Nie ma pomysłu, jak to wygrać. Pcha po prostu uparcie to samo. Gam idzie do ataku. W dodatku Nofrind o tym wie. Zbiera lingi, psy, jak to my mówimy, ale ma tego za mało, zdecydowanie za mało. To już jest klęska. Zmiażdżony zostanie tą ilością karakanów. To jest po prostu... Koniec, wjazd na bazę i po zawodach atak jest. Tu próbuje minąć jeszcze lingami i zablokować. Koniec, zwycięstwo Gama, zdecydowanie. Witam serdecznie w kolejnym meczu Gama w StarCraft 2 Multiplayer. Rozgrywka 1 na 1. To jest już liga, kochani, liga diamentowa. Lidze diamentowej wiadomo jak jest. Może zdecydować po prostu szczęście lub taktyka. Szczęście, bo bardzo często chodzi o to, że gracze rozwijają się podobnie. W tej chwili mamy Terrana i Zerga i początkowo zobaczymy, kto pierwszy kogo zeskautuje, w jaki sposób będzie próbował to wykorzystać, tą wiedzę. Na razie patrzymy na obu. No teraz tradycyjnie Terran zabudowuje wejście. Zerg tego nie robi z oczywistych względów. Szybko ekspansja. Zerg bez ekspansji to głodny zerg, zagłodzony zerg umiera. Więc musi ekspansję szybko robić. Zaraz pewnie będzie Gam stawiał nieckę. Natomiast Terranie już budują baraki.
wyznaczył już linię startu. Woja ma pierwszy gaz, więc prawdopodobnie albo będą Ripery. Chyba będzie harasować, próbował Riperami. O, zobaczymy, bo gaz oznacza, że nie będzie robił mass mariców, tylko stawia na inne jednostki. Czeka na kasę. Widzimy, jak zbieranie minerałów u Gama był prawie 3 razy więcej, 3-krotnie szybciej zbiera minerały. Proszę bardzo, mówiłem, Ripery już ruszyły, już ruszył jeden, będzie próbował harasować, Gam stawiał odważnie na trzecią XP, to już nie wiem, czy to, no to się okaże za chwilę, jak to będzie wyglądało. Tak, już Riper próbuje tutaj harasić. Gam go zobaczył. Overlord leciał troszeczkę bokiem, nie wiem, czy go zauważył. Ma już blingi. Będzie próbował go tu pogonić. Ten będzie się odstrzeliwał. Zobaczymy tylko, czy potrafi ma podzielność uwagi. Wiemy, w poprzednim meczu niestety zawodnik był, miał spore braki. Nie potrafił podzielić uwagi między bazą a armią, z którą walczył. Skupiał się głównie na walce i dlatego przegrał. Gam tutaj pod tym względem ma duże doświadczenie. Rozwija się szybciej niż zwykle, no trzeci X na złocie. No ale już widzi to, nie wiem, jak go nazwać, kot kreskowy chyba zawodnika. Strasznie irytują mnie tacy, którzy sobie takie nickname, był ktoś, kto wprowadził taką modę i potem i był nawet dobry, potem go kopiowali. Dla mnie beznadziejnie. No. No ale cóż, to gust, każdy ma prawo się nazwać jak chce. Nawet brzydko, byle nieobraźliwie. No i zagryzie tego, no niemalże, wydawało mi się, że zagryzie tego Ripera. No. Dogoni. Oczywiście, tutaj widzimy, produkuje już. Już lotnictwo będzie produkowało kolejne baraki, tak. No i Steam trochę późno jest budowany, no ale to chyba przez to, że na tego Ripera liczył i się rozproszył. Steama już powinien teren mieć. Zabudował się w bunkrze. Gam zbiera wojo do ataku. Chyba nie wie o tym bunkrze. Zaraz będziemy widzieli, przełączymy się na Gama, co on tam widzi. Zobaczmy. Gam widzi doskonale te baraki. Znaczy widzi doskonale ten bunkier. Blokuje, żeby nie wyszedł mu teren, ale rozwija, widać, mainie. Za chwilę będą karakany w ilości 7 sztuk. No i pierwszy apek od razu. Pogonione lingi przez marińców. Młodszy syn tutaj mi hałasuje trochę, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza za bardzo. Nie wszystko mogę nagrywać wieczorem. W każdym bądź razie Gam ma złoto i to jest po prostu, to dla Zerga jest bardzo ważne. Już wspomnę, że 3 bazy. Ja nie rozumiem terena, na razie to się zabudował. W ten sposób to nie w tej lidze, nie w diamencie.
Nim diamencie. Gam już widzi tego dropa, który się wybiera do niego. Dodatkowego. Jeden drop już wylądował. Ale tego dropa pogoni. To zdecydowało, tak, no już karakany. Będzie. Tu pogoni pięknie. No i Gam rusza zdecydowanie zablokować terena. Nie pozwolić mu na takie akcje, nie. Nie, na coś czeka jeszcze. Wycofał. Moim zdaniem już mógłby uderzyć, póki jeszcze nie ma tutaj rozstawionych tanków. No ale Gam nie widzi tego, co ja, więc pokażmy mu, jak to się. Kot kreskowy ruszył się, pójdzie lewą, będzie próbował obejść tędy. No tak. I dropuje, będzie do dropa, ale tylko jednego. Resztę boja zostawia do odpędzania lingów. Tylko że Gam już nie ma lingów, a ma karakany. To się w ogóle minęli. Ja nie wiem, jakby Gam wyczuł. No szósty zmysł. Teraz już teren zauważył, nie zauważył. Poszedł dalej. Co on robi? Dopiero teraz wraca. Skupił się tam, już wraca. Wraca, ten drop mu nie wyszedł, zawraca z tym dropem. Potrzebuje każdego wojska w środku, ponieważ Gam wejdzie i mu rozwali tą ekspansję. Rozwali ją. Ale jedna, druga, trzecia, kurde. Ale na niszczu, teraz obejdzie te woje, no pięknie. Tutaj z TV-kami próbuje teren się bronić, ale to jest koniec. Masakra ekonomiczna, której nie podniesie się po tej akcji. Takie straty. Proszę bardzo, nie, no po prostu, a Gam dosyła, wiemy, że już lecą kolejne jednostki, biegną, wycofywania się nie ma sensu, bowiem zablokowany jeszcze uratował. Wojsko się zbiera, zaraz, ach, niestety, zbiera, uderzy, teraz, z dwóch stron, tak jest, wycofał się, teren się wycofał, ale straty ma tu ogromne, nie ma wejścia bronionego, zbiera w samym wejściu. Medivaki próbują tutaj podleczyć. No ale proszę bardzo, zobaczmy, jakie zaopatrzenie. Gam 120, 82 SCV-ki, kod kreskowy. Kasa 890, 900 do 400. No i cały czas rozwój. Widzimy, że już hydralistki w drodze. Niedługo, za chwilę będą. Już 6 pierwszych produkcji i 7 karakanów, a tylko 6 i dopiero pierwszy up u Terena, tak się zagubił, no zdecydowanie to po prostu zapłaci za to krwią, że tak powiem. No masakra, to co się dzieje i koniec, oczywisty, nie miał żadnych szans.